Panie Marszałku, Panie Ministrze, Wysoki Sejmie. W procesie diagnostyczno-leczniczym wszelkich chorób nowotworowych kapitalne znaczenie ma wykrycie raka we wczesnym jego stadium. To jest niezaprzeczalny fakt. Tymczasem jest dość powszechne odczucie, że jedną z ważnych przyczyn zbyt późnego wykrywania raka jest brak lub niska świadomość obywateli, ich nikły stopień edukacji. Czy aby na pewno? Dość często pośród pacjentów jest wyczuwalny raczej lęk i wyraźna obawa przed rozpoznaniem raka. Pacjenci niejako podświadomie lub nawet świadomie odwlekają konkretny moment ewentualnego dramatycznego rozpoznania. Stąd moje pytanie. Czy ministerstwo pokusiło się o badania takich postaw emocjonalnych pacjentów? Bo czyż nie jest też tak, że jedną z przyczyn niechęci naszych pacjentów poddawania się badaniom wstępnym w kierunku ewentualnego rozpoznania raka jest ich przerażenie, co ich czeka w momencie stwierdzenia tego raka? A więc kolejki do kolejnych badań, niejednokrotnie kilkumiesięczne, dojazdy po odbiór kolejnych badań, brak rzetelnej, fachowej informacji, pośpiech i nieraz zdenerwowanie pacjentów, wszechobecne limity, kosztochłonne procedury i wreszcie już po potwierdzonym rozpoznaniu walka o nowoczesną, innowacyjną terapię, na którą z kolei niejednokrotnie oczekuje się kolejne 2-3 miesiące i tak dalej. Zatem czy Ministerstwo Zdrowia doprowadzi do tego, by poza zwiększeniem dostępności do skutecznego i nowoczesnego leczenia przeciwnowotworowego opracuje kompleksową strategię holistycznego ujęcia choroby nowotworowej i stworzenia jednej, krótkiej, konkretnej, kompleksowej i przyjaznej ścieżki diagnostyczno-terapeutycznej dla pacjentów z podejrzeniem i już rozpoznanym rakiem? Dziękuję.